Dzień dobry. Na dzisiejszym spotkaniu występuję w roli dziewczynki w pierwszym tańcu. Dzisiaj tańce dla dzieci. Majdaneczek i Polka Uginana. Majdaneczek, taniec zapisany we wsi Majdan Sieniawski. Nazwany popularnie Majdaneczkiem, ale pani Alicja Haszczak, która ten taniec zapisała, nazwała go Polka Suwiec. Drugim tańcem jest Polka Uginana, Polka powszechnie tańczona w regionie rzeszowskim. To są te dwa tańce, które mamy w repertuarze grupy dziecięcej. Zapraszam Ewę do pomocy. Dzisiaj ja jako tancerka, ona jako tancerz. W tym tańcu para w trzymaniu skrzyżnym z tyłu, ręce jednoimienne ze sobą złączone, prawa z prawą, lewa z lewą. Taniec polega na kroku chodu po linii koła, chodu lekkiego biegu. Tancerz zaczyna z nogi prawej, tancerka z nogi lewej. I raz, i dwa, i dwa, i dwa, i trzy, i dwa, i cztery, dwa. Drugą część po akcencie zaczynamy nogami wewnętrznymi. Pięć, i dwa, i sześć, i dwa, i siedem, dwa, i osiem, dwa. I teraz znowu tancerz zaczyna z prawej, a tancerka z lewej. Krążenie wokół własnej osi, partner w obrocie do tyłu. I raz, i dwa, i dwa, i dwa, i trzy, i dwa, i cztery, dwa, i pięć, i dwa, i sześć, i dwa, i siedem, dwa, i osiem, dwa. Tancerka, delikatny akcent, ja tutaj z przyzwyczajenia za mocno. Tancerka pomaga tancerzowi w tych niskich skokach. Ona zaczyna z lewej nogi i raz, i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery, dwa, pięć i dwa, sześć i dwa, siedem, dwa, osiem, dwa. Czyli ten krok polega, właśnie ta część tańca polega na niskich skokach tancerza, na złączonych stopach i złączonych kolankach, wyprostowanych plecach. Partnerka tutaj pomaga tancerzowi w tym skoku, a ona postępuje tyłem po linii koła, zaczynając z nogi lewej, czyli lewa zostawia prawą, prawa zostawia lewą, lewa prawą, prawa lewą. I w ósmym takcie tancerka, tancerz robi zeskok i to jest cały taniec, który nazywa się Majdaneczek. Polka Uginana. To była wersja pełna, którą tańczą zespoły, ludzie dorośli, dojrzali. Wersja nieopracowana artystycznie. A teraz pokażemy wersję, którą mamy w zespole, w grupie dziecięcej. Thank you.
Ta wersja była nieco uproszczona, dlatego że dzieci w małym takim, na niskim poziomie technicznym, no trudno im się obracać, więc robimy wersję bez obrotu, wersję uproszczoną. Opiszemy krok do tej polki. Para tańczy w trzymaniu zamkniętym, które już wcześniej w poprzednich zajęciach opisywałam. I tancerz zaczyna zwrócony twarzą do pierwszego kierunku tańca, tancerka tyłem. On zaczyna krok dostawny z prawej nogi, ona z nogi lewej. Raz i dwa i raz i dwa. Raz i dwa i raz i dwa. Pierwszy krok, ten krok takiego przytańcowania, nie widać wyraźnie charakteru właściwego tańca. Są to miękkie kroki dostawne na zewnątrz koła i do wewnątrz koła, zakończone akcentem. Dopiero w drugiej części widać wyraźnie krok uginany na dwa właściwej polki uginanej. Często tańczono od razu w obrocie w prawo, ale w takiej wersji, jaką my pokazałyśmy, i takie wersje również zostały zapisane, pierwsze 8 taktów jest tańczone bez obrotu, kolejne w obrocie. Partner zaczyna z nogi prawej, partnerka z nogi lewej. Raz i dwa, i dwa, i dwa, i trzy, i dwa, i cztery, dwa, i pięć, i dwa, i sześć, i dwa, i siedem, dwa, i osiem, dwa. W ósmym takcie dwa przytupy. Następuje po nich krok w obrocie. Również tancerz zaczyna z prawej nogi, tancerka z lewej. Raz i dwa, i dwa, i dwa, i trzy, i dwa, i cztery, dwa, i pięć, i dwa, i sześć, i dwa, i siedem, dwa, i osiem, dwa. To była polka uginana.